Cześć wszystkim, na grzybobraniu 1 sierpnia. No tym razem po weekendzie w środku tygodnia w paru dniach wybrałem się na grzyby. Weekend nie było, nie miałem jak, bo była robota, ale teraz się wybrałem. Na tygodniu od razu mi wyskoczył jeden koziarzyk pomarańczowy. Nie wiem, czy ładny, czy nie. Taki średni. Bierzemy co jest, nie ma co wybrzydzać. Idziemy dalej. Słuchajcie, przyszedłem kawałek dalej. Spory kawałek, wydeptana ścieżka przez ludzi. W tamtym roku tu było wykoszone, tu było inaczej. No teraz o, mignął mi się idąc dość szybko koziarzyk czerwony, nawet tylko jeden ładny. Ładny, po weekendzie i paru dniach, po których na pewno ludzie byli w lesie, znaczy na obrzeżach, to i tak dwa z wejścia na dzień dobry, to i tak cud, ale i też dobrze. Kurde, się chyba wrócę, wiecie, wyszedłem dość szybko, nie zwracałem uwagi na te grzyby, które rosną. O nie, były jakieś koło nogi. No się zbiera właśnie w takich terenach trudnych do zobaczenia grzybów. W takich trudnych terenach trawiastych, bo właśnie w takich najwięcej ich jest. Dobra, przystopuję, idę dalej. Dobra, idziemy dalej. Wszędzie obszedłem, nie ma. No tak jakbyście byli w podobnym miejscu, nie widzieli jak przejść, to warto wykorzystać. Warto wykorzystać takie przejście zwierzyny. No, zobaczcie, eleganckie przejściówki takie. Kurde, eleganckie takie przejściówy, które zrobiła zwierzyna. Zobaczcie, jak tutaj jest wydeptane. Przez zwierzynę i pewnie ludzi. No dobra, idziemy dalej. Idąc dalej, co my mamy idąc dalej? Jakiś grzyb. Ale jaki? Muchomór. Kurde. Myślałem, że coś ładnego. Idąc dalej, nie wiem czy widzicie. Ja już widzę. Koźlarzyk następny. Pomarańcz chyba kreś. Będę nazywał po naszemu regionalnie kraśniak. Nie będę używał takich nazw, jak używałem do tej pory. Rozglądamy się, może gdzieś jeszcze jakiś jest. Na razie nie widać, idę dalej. Po paru krokach natrafiliśmy na coś, ale koźlarzyk. Nie, zapewne go wyrzucę, ale wezmę, żeby koszyk nie był pusty. To go wezmę. Dobra, idę dalej. No, po dłuższym spacerze coś mi się pokazało. Koźlarz, chyba zwykły. Tak. Biorę co jest. Nie ma więcej. Mi się nie chce iść. Dobra, idziemy dalej. No i to po takim krótkim spacerku na środku ścieżki. Chyba ktoś ominął. Piękny kraśniaczek. Zobaczcie. Jest super.
super grzyb. Jak widzicie, po weekendzie, gdzie tyle ludzi na pewno tu łaziło, po paru dniach, jednak można jeszcze coś znaleźć w środku tygodnia. O, tutaj coś mamy. Muchomor. Pamiętacie na pewno te miejsce z tamtego roku. Tam znaleźliśmy z Kasią prawdziwki. A tutaj tym razem krośniuszek. Dobra, jak będą jeszcze jakieś grzyby, to na pewno nagram. Do następnej części, do usłyszenia. Hej.